Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z serii WarNews.pl i Zła Ambasada. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest z nami pan Marek Kozubel, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii wojskowości i analityk wojskowy. Dobry wieczór, panie Marku. Witam serdecznie. Za nami wizyta prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Warto podkreślić, że pierwsza zagraniczna wizyta od momentu eskalacji wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ważne przemówienie, ale również ważny pakiet pomocy. Ukraińcy otrzymają długo oczekiwane baterie Patriot. Jak ten pakiet ocenia Marek Kozubel i jak on może wpłynąć na sytuację na froncie? Przede wszystkim zacznę może od skonkretyzowania, co się tam znajduje, bo jeżeli chodzi o baterię Patriot, to jest to zaledwie jedna, no ale ujmijmy to tak, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Jest to naprawdę taki, można powiedzieć, że ogromny skok naprzód, nie tyle jeżeli chodzi o sam fakt otrzymania takiego no, rodzaju systemów obrony przeciwlotniczej, kiedy swego rodzaju sygnał polityczny świadczący o tym, że Ukrainie udało się, jakby to powiedzieć, osiągnąć kolejny poziom, taki stopień zaufania, dzięki któremu będą mogli po prostu otrzymywać taką no, kolejną, lepszą broń, która może się tutaj do czegoś przydać. Przy czym oczywiście ta bateria Patriot, ona posłuży przede wszystkim do obrony zaplecza, przede wszystkim posłuży do obrony ludności cywilnej, tak w praktyce. Bo jeżeli chodzi o wzmocnienie oddziałów na froncie, to tutaj pozwolę sobie zacząć od takiego dosyć ciekawego przykładu. Otóż Ukraińcy otrzymają też w ramach tego nowego pakietu wynoszącego 1 miliard 850 milionów dolarów. To będzie jeszcze tak, 45 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm, 20 tysięcy pocisków kalibru 122 mm, 50 tysięcy pocisków rakietowych kalibru 122 mm do wyrzutni typu Grad oraz no, podobnych. No na przykład my mamy langusty, które strzelają tego typu kalibru pociskami. No i dodatkowo jeszcze 100 tysięcy pocisków czołgowych o kalibrze 125 mm. I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. To są kalibry sowieckie. To nie są kalibry do, to nie są pociski do broni o kalibrach natowskich. Także jest to bardzo istotna rzecz. I tutaj mocną uwagę zwraca te 100 tysięcy pocisków do czołgów. Właśnie takiego kalibru postsowieckiego świadczy to moim zdaniem o paru kwestiach. Po pierwsze, w najbliższym czasie nie ma co się spodziewać przekazania Ukrainie czołgów zachodnich. Niestety, to może o tym świadczyć. Druga kwestia jest też taka, że no, tutaj Amerykanie musieli albo zrobić niezłą wycieczkę po całym świecie, żeby zebrać tyle amunicji postsowieckiej, bo wydaje się, że w krajach byłego Układu Warszawskiego to już za dużo tego typu amunicji raczej nie powinno być, ale nie można wykluczyć, że Amerykanom udało się skądś ściągnąć jeszcze dodatkowe właśnie pociski tych kalibrów. Także no tutaj, jeżeli zwłaszcza chodzi o artylerię, to możemy się właśnie już tutaj moim zdaniem szykować pomału do tego, że tutaj strumień tej amunicji do kalibrów postsowieckich, no to on się będzie już naprawdę coraz bardziej zmniejszać. Aczkolwiek pamiętajmy, że nawet pomimo tego, że w nadchodzącym roku sukcesywnie będą coraz bardziej przychodzić na kalibry natowskie, jeżeli chodzi o artylerię, to mimo wszystko, chociaż w najbliższym czasie te 65 tysięcy pocisków artyleryjskich i 50 tysięcy pocisków rakietowych do gradów, to im się naprawdę bardzo mocno mimo wszystko przyda. Chociażby na ten okres przechodni, którego będą potrzebować właśnie na wymianę artylerii na ton kalibrów natowskiego. I tutaj poza tym trzeba jeszcze podkreślić, że mimo wszystko Ukraińcy dostaną jeszcze amunicję chociażby do HIMARS-ów,
Dostaną też 500 precyzyjnych pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, czyli tutaj już jak najbardziej mówimy o kalibrze natowskim. I dodatkowo jeszcze nieustaloną liczbę rakiet AGM-88 Harm do samolotów. To Ukraińcy ostatnio wykorzystywali do osłabiania obrony przeciwlotniczej Rosjan na froncie. No poza tym jest jeszcze cała masa innego rodzaju też sprzętu i amunicji. I jeżeli chodzi o ten pakiet, to należy go przede wszystkim ocenić bardzo pozytywnie. Ukraińcom to się przyda w najbliższym czasie. Oczywiście pod znakiem zapytania stoi to, kiedy na Ukrainie pojawi się ta bateria wyrzutni Patriot. Tutaj pewnie czas jeszcze pokaże. Podejrzewam, że Ukraińcy mogli być już od jakiegoś czasu szkoleni do obsługi tego sprzętu i zapewne tą decyzję podjęto nie z uwagi na jubileusz, jakim jest odnotowanie 100 tysięcy rosyjskich poległych, tylko bardziej ma to po prostu związek z tym, że być może te szkolenia, które prowadzono po cichu, są już powiedzmy na takim finiszu albo blisko finiszu. To ja jeszcze dopytam w takim razie, jeżeli wspominasz o patriotach, skąd zatem zamieszanie sprzed kilkunastu tygodni z przekazaniem niemieckich patriotów? Czy Niemcy nie mieli wtedy jeszcze wiedzy, że Amerykanie planują, czy jednak to jest taka polityka rządu niemieckiego w twojej ocenie, żeby jednak zbyt dużego takiego wsparcia w tego typu postaci Ukrainie nie udzielać? To jest z jednej strony jak najbardziej element polityki niemieckiego rządu, ale przede wszystkim skonkretyzujmy, bo tutaj jeżeli chodzi o takiego głównego hamulcowego, jeżeli chodzi o przekazywanie broni Ukrainie, jest to przede wszystkim kanclerz Scholz oraz jego rodzima partia, czyli lewicowe SPD. SPD, w którym naprawdę nie brakuje ogromnej liczby komunistów, także po prostu osób, którym no, można po prostu bez problemu byłoby przypiąć łatkę osób, delikatnie rzecz ujmując, sceptycznie nastawionych do Ukrainy, do USA, również i do Polski, a zarazem określających samych siebie jako rozumiejących Rosję. Ja pamiętam stwierdzenie, że właśnie decyzja o przeniesieniu baterii Patriot wiąże się z tym, że jest to amerykańska technologia, a nie ma zgody rządu amerykańskiego. No Joe Biden udowodnił wczoraj, że jednak ta zgoda musiała być. Brytyjczycy dostarczyli pociski Brimstone. Co jeszcze możemy spodziewać się w najbliższych dniach? Jakiego wsparcia Ukraina może od swoich aliantów uzyskać? Znaczy jeszcze tak tylko wrócę do tej decyzji Amerykanów, bo pamiętajmy, że tutaj znaczenie przekazania baterii Patriot przez Amerykanów może mieć podwójne polityczne znaczenie. Nie tylko chodzi o sygnał, że Ukraina, osiągając kolejne sukcesy w swojej obronie, otrzymuje tak poniekąd, jakby to powiedzieć, kredyt zaufania i jakby to być kolejny taki poziom broni, prawda? To trochę przypomina jakby wątek z gry komputerowej, ale może do tego potem jeszcze wrócimy. Wróćmy tutaj do tej kwestii politycznej, bo drugim tym aspektem moim zdaniem mogło być danie takiego psztyczka w nos Scholzowi i SPD. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Niemcy najpierw rozbuchali wersję, że Ukraińcom nie można przekazywać patriotów, bo oni tego nie ogarną, albo że za mało czasu, to jest technologia amerykańska. To proszę bardzo, Amerykanie robią taki numer, że przekazują po prostu tą baterię Patriot. No oczywiście pytanie, czy to będzie Patriot PAK-2 czy PAK-3, to już może mniejsza z tym, ale Amerykanie tym samym bardzo mocno uderzyli w wizerunek kanclerza. A czy to nie jest tak, że uderzyli też także w taką wizję tej alternatywy, jaką miałaby być też ta siły zbrojne Unii Europejskiej, bo przecież wczoraj Emmanuel Macron powiedział, że czas troszeczkę oduzależniać kwestie bezpieczeństwa właśnie od Waszyngtonu. Tak, ale co prawda nie jestem jakimś ekspertem od Francji, ale ja pozwolę sobie tak zwrócić uwagę na taki pewien aspekt polityki francuskiej. Otóż Francuzi bardzo często
lubią przedstawiać samych siebie jako takich niezależnych od USA, jako niepotrzebujących Stanów Zjednoczonych, jako potrafiących samemu poradzić sobie na własnym europejskim podwórku. Ja się zastanawiam, czy to nie jest poniekąd tego rodzaju sygnał. Czy to bardziej nie chodzi właśnie o to? Bo mamy też z jednej strony nasz system obrony powietrznej, który jest budowany, a jednocześnie grupę państw z Unii Europejskiej, które również buduje ten system. Ten system, z tego co wiemy, był też proponowany Polsce. Czyli jednak Stany Zjednoczone chyba w postaci naszego kraju chcą też tutaj jakiś ten przyczółek swój mieć. Marku, w takim razie co sądzisz najbliższe dni przyniosą nam na froncie, bo jak na razie wieści z frontu jest mało lub są one po prostu dosłownie symboliczne, mówimy o jakichś ruchach sporadycznych zarówno wojsk rosyjskich, jak i ukraińskich. Czy jeżeli tutaj chodzi o jakieś działania, to przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że rosyjska ofensywa, tudzież nawet mniejsze tego typu działania jak natarcia, ostatnio nie przyniosły zbyt wielu pozytywnych rezultatów, jeżeli chodzi o zdobycze, jak i koszty tych zdobyczy. Ostatnio Defense Express, ukraiński portal branżowy, zwrócił uwagę na to, że sukcesy Rosjan, jeżeli chodzi o kilometry kwadratowe, można naprawdę liczyć w liczbie poległych. I tutaj na jeden kilometr kwadratowy, przynajmniej jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, to przypada średnio 381 trupów. Także jak na kilometr kwadratowy zdobytego terenu, to jest dość dużo. I tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o taką krótkotrwałą prognozę, to na razie nie będzie wielkich przełomów. Bachmut nadal będzie atakowany i przynajmniej na razie ten nacisk na to miasto zelżeje z uwagi na dość srogie straty, jakie poniosły oddziały rosyjskie, w tym również i wagnerowcy, którzy stanowią tam główną siłę szturmową, mającą służyć do przełamywania pozycji przeciwnika. Wydaje się też, że Rosjanie na razie nie są w stanie też wykorzystać swoich, co prawda drobnych, ale jednak, sukcesów odniesionych wzdłuż szosy T-1302 na północny wschód od Bachmutu. Udało się Rosjanom tam niedawno zająć teren zabudowany jako Wliwki, ale nie potrafią wyjść poza odręb tej wsi i dalej rozwijać swojego natarcia, poszerzać zdobyczy. Uderzają też na takie wsie oddalone o kilka kilometrów od tej szosy, oddalone na północny zachód. Chodzi o wsie Wyimka i Wesołe, ale tutaj te ataki również kończą się niepowodzeniem. I to pomimo tego, że Rosjanie uderzają przeważnie z terenu wyżej położonego, więc wydawałoby się, że tutaj to powinno im sprzyjać. No przynajmniej jeżeli chodzi o też takie kwestie jak stała obserwacja pozycji ukraińskiego nieprzyjaciela. No ale fakt faktem, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy rozwinięte technologie, chociażby drony komercyjne, można wykorzystywać na polu walki czasem, bardzo często dość skutecznie, no to widzimy, że ta wysokość terenu, ona nie musi zawsze z automatu oznaczać natychmiastowo jakiejś ogromnej przewagi. Tutaj troszeczkę postęp technologiczny odrobinę osłabił znaczenie wysokości zajmowanego terenu. W każdym razie, jeżeli Rosjanie nie otrzymają jakiegoś solidnego wsparcia w najbliższym czasie, czyli na przykład nie odchudzą któregoś z odcinków, to ja bym się w najbliższym czasie nie spodziewał naprawdę ani jakiegoś wielkiego, skutecznego uderzenia na Bachmut, ani rozwinięcia uderzenia na północ od szosy T-1302. A jest to odcinek naprawdę krytyczny dla strony ukraińskiej, ponieważ zajęcie Soledaru oraz kolejnych miejscowości położonych dalej od tej wspomnianej przeze mnie szosy, to będzie mogło po prostu oznaczać oskrzydlenie Bachmutu również z północy. Pamiętajmy, że Bachmut już jest prawie oskrzydlony od południa, choć tam na razie te rosyjskie natarcie zaczęło buksować pod wsią Kliszczyiwka.
ale Rosjanie mimo wszystko nadal, nie zważając na straty, naciskają. No ale też pamiętajmy, że Ukraińcy ostatnio dokonali rotacji, wymienili te oddziały, te brygady, które były już dość solidnie wyczerpane walkami. Tutaj niekiedy 2-3 miesiące stałych, ciągłych takich walk, naprawdę bardzo ciężkich, jesienno-zimowych warunkach. I zamieniono je na oddziały lżejsze, desantowo-szturmowe. Przede wszystkim były wymieniane dwie brygady, 25 i, o ile dobrze pamiętam, też 46 aeromobilna. I teraz po prostu te oddziały przeszły do kontruderzenia, wyparły Rosjan z wschodniej części Bachmutu. Potem głównie Rosjanie zajęli wschodnie obrzeża tego miasta. One są złożone głównie z takich osiedli domków jednorodzinnych. No te domki to po prostu są już teraz w koszmarnym stanie, strasznie poniszczone, także uważam, że ten teren raczej będzie tak zwaną szarą strefą, ziemią niczyją, ponieważ próba obrony w tego typu poniszczonych zabudowaniach, de facto ruinach, no to może też stanowić niekiedy większe zagrożenie dla obrońców, no bo zawsze ta ściana czy dach może się osunąć i zadać szkody właśnie obrońcom. Dlatego ja bym się tutaj nie spodziewał ani przynajmniej na obecną chwilę tworzenia tam wielkich ukraińskich pozycji obronnych, ani też tworzenia analogicznych takich pozycji obronnych przez Rosjan w przypadku zajęcia. Rosjanie tutaj głównie się skupili na obsadzeniu jeszcze trzymających się zabudowań dzielnicy przemysłowej, która jest położona wzdłuż ulicy Patrisa Lumumby. To był taki, no można powiedzieć, relatywnie łatwy cel do zdobycia, ponieważ ta ulica, ona odchodziła jak taka wąska gałąź od reszty drzewa, o ile tak można sobie Bachmut wyobrazić. Że oni mogli po prostu atakować tą dzielnicę z kilku stron i koniec końców zmusili Ukraińców do odwrotu. Także jeżeli chodzi o Bachmut, ja na razie nie spodziewam się tam jakichś wielkich sukcesów rosyjskich, ale nie oszukujmy się, z czasem ta wschodnia część miasta, która składa się głównie z takich osiedli, domków jednorodzinnych, ona będzie niszczeć i tam po prostu będzie się coraz trudniej bronić. I moim zdaniem, ja taką opinię wyraziłem chociażby w analizie dla portalu defense24.pl, uważam, że maks, co Rosjanie mogą osiągnąć, ewentualnie dojść pobliże rzeki Bachmutki i przejąć właśnie ten wyniszczony obszar. No ale to pewnie dopiero po jakimś czasie. Niedawno wydawało się, że oni będą mieli na to szansę w przeciągu jakiegoś tam czasu, powiedzmy tygodnia, dwóch, ale teraz po ukraińskim kontruderzeniu, no to nawet zdobycie wschodniej części miasta stoi pod znakiem zapytania. Marku, na pewno ruchy wojsk będzie też i już warunkuje pogoda, a ta na razie na wschodzie Ukrainy cały czas na plusie. Marku, dziękuję Ci bardzo za analizę. Zapraszam Państwa od razu na debatę piwniczną z Markiem Kozubelem, gdzie będziecie mogli zadać pytanie naszemu ekspertowi. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Widzimy się na debacie piwnicznej, a Państwu życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.